założenia polegały na tym, że pożar zaistniał w pomieszczeniach kuchni. Pożar został zauważony przez pracownika, zgłoszony pani dyrektor. Pani dyrektor zgłosiła to do PSK w Ustroniu. On systemem DSP powiadomił kolejną jednostkę, każdą jednostkę z OSP gminy Zebrzydowice, jednocześnie jednostki ratowniczo-gaśnicze Cieszyn oraz Jastrzębie. Czas przyjazdu, no mniej więcej staraliśmy się to tak robić. Ja zdaję sobie sprawę, że na pewno jakieś przecieki tam były i że do części członków OSP to doszło, że są dzisiaj ćwiczenia. Można powiedzieć, był w miarę realny. Wyjeżdżaliście z baz, nie robiliśmy gdzieś tutaj jakieś zbiórki na parkingu i wyjazd z tego parkingu, tylko wyjeżdżaliście z baz po otrzymaniu sygnału, po potwierdzeniu tego, co się dzieje. Zostaliście zadysponowani na budynek GOP-u w Zebrzydowicach na księdza Janusza 6. 21. Po przyjeździe pierwszej jednostki OSP Zebrzydowice, no wiadomo, tak musiało być, jest to jednostka miejscowa. Został wprowadzony jeden prąd wody w natarciu na pomieszczenia kuchni. Po dojeździe kolejnych zastępów OSP zostało rozbudowane założenie, wprowadzony drugi prąd z drugiej strony, czyli drugi odcinek jak był utworzony gaśniczy, został drugi prąd wprowadzony do wewnątrz. Jednocześnie kolejne zastępy, które dojeżdżały na miejsce zdarzenia, budowały nam zasilanie. W momencie dojazdu zastępów z JRG Cieszyn oraz z JRG Jastrzębie została przeprowadzona kontrola, penetracja obiektu, czy wszystkie osoby zostały ewakuowane. Tutaj do celów ćwiczeń rozmawialiśmy wcześniej z panią dyrektor. Akurat od tego odstąpiliśmy, czyli ta część osób była w obiekcie, chociaż tutaj młodzież z parteru została chociażby do celów szkoleniowych wyprowadzona na zewnątrz. Założenia te, które tutaj mówiłem, zostały zrealizowane. Chciałbym wszystkim wam podziękować teraz za udział w tych ćwiczeniach, za zaangażowanie, kolegom z Jastrzębia za pomoc na nasz powiat.